kochani, sobota. Ja z mojej kuchni robię kolację. Kupiłam sobie ciasto gotowe i teraz zrobię pizzę. To jest godzina za 27 i my musimy coś zjeść. Dzisiaj w ogóle taki dzień, sobota, jak zwykle zakupy, Lidl i do domu, i zaraz będziemy ubierali choinkę. No może to jest za wcześnie, bo to jeszcze nie jest grudzień. We wtorek jest 1 grudnia, ale ja zawsze tak co roku ubieram choinkę na początku grudnia, a w tym roku postanowiłam, że ubiorę dzisiaj, dlatego że początek grudnia mój syn Kuba będzie miał urodziny, Martin będzie miał urodziny. I chcemy tak sobie wcześniej tą choinkę ubrać, żebym już miała taki fajny, świąteczny nastrój w domu. A jeszcze muszę wam powiedzieć, że mam nowy telefon. iPhone 11. Stary telefon. W ogóle tydzień temu nie dodawałam filmiku, dlatego że nagrywałam tydzień temu fajny filmik i stary telefon był tak załadowany tymi filmikami. Ja w ogóle kasowałam też te filmiki, ale to już był telefon, który miał 3 lata i on już był naprawdę nie do użytku, nie do tego, żebym ja sobie nagrywała filmiki na YouTube'a, bo on w ogóle też miał złą kamerę. Teraz mam nowego iPhone'a i bardzo jestem zadowolona, bo nareszcie moje filmiki będą miały dobrą jakość. Ja tutaj rozwijam ciasto. No i teraz robię na kolację pizzę, zjemy sobie, Oliwia nie chce jeść, bo ona sobie zjadła sałatkę, my z Martinem sobie zjemy jedną na pół, nam wystarczy i zaraz będę ubierała z Oliwią choinkę i postaram się, żeby jeszcze dzisiaj sobota, żeby jeszcze wieczorem dodać ten filmik. I teraz już, tak jak wam powiedziałam, mam nowy telefon, dobra kamera i teraz będę chciała bardzo często nagrywać te filmiki. No a tak w ogóle u mnie nic ciekawego. W tygodniu muszę wam powiedzieć, to było w czwartek, w ostatni czwartek, miałam tak okropny dzień. Rano, już rano mi się zaczął ten dzień bardzo źle. Nie wiem, czy tam ktoś czytał na Facebooku, bo ja napisałam to wszystko po holendersku, ale to sobie też można przetłumaczyć. Ja miałam straszne problemy w sklepie w Bodegrafen w Aldiku. Nie straszne problemy, ale w ogóle mnie wkurzyło to wszystko i wyszła tam wielka awantura, bo rano pojechałam do Aldika po środki do sprzątania i wyobraźcie sobie, że śpieszyłam się bardzo i wzięłam te środki, tam już do koszyka poskładałam to, co mi było potrzebne, włożyłam do koszyka i położyłam to wszystko na tej
taśmie i stoję przy kasie. Ona mi to wszystko skasowała. Ja zapłaciłam rachunek, a ona mówi do mnie, że ona chce zobaczyć moją torebkę. I ja się pytam, dlaczego? A przede mną stała kobieta i za mną stało też dużo osób. Przede mną ta kobieta nie miała kontrolowanej tej torebki. No i ja się pytam, dlaczego? Ona mówi, że to są nowe takie zasady wprowadzone tutaj, że oni mają prawo kontrolować klientom torebki. No ale mi się to tak bardzo nie spodobało. Ja byłam tak wkurzona przy tej kasie, ale ja się w ogóle śpieszyłam i już sama tak sobie w myśli powiedziałam: Aśka, uspokój się. Pokazałam jej tą torebkę, pokazałam jej, ona mi tam zajrzała, bo ja mogłam jej tej torebki w ogóle nie pokazywać, ale ja chciałam wyjść z tego sklepu, dlatego że ja się bardzo śpieszyłam. I mówię, weź, opanuj się, wyjdź z tego sklepu, pokazałam jej tą torebkę, ona widziała, jaka ja byłam zła. Ale ona jeszcze z uśmiechem tak specjalnie powiedziała mi: życzę miłego dnia. Ja jej oczywiście nic na to nie odpowiedziałam. I jeszcze popatrzyłam się, czy ona będzie za mną osobę też kontrolowała. I za mną stała pani Holenderka i ona w ogóle jej nie skontrolowała. Ta pani sobie, wszyscy sobie wychodzili z uśmiechem, a ja przed Aldikiem wkurzona, rozszczęsiona i później z tego wszystkiego aż się popłakałam. No ale nic, przyjechałam do znajomej, bo jej miałam te środki do czyszczenia kupić i wszystko jej powiedziałam, jaka sytuacja. No i mówię, ja o godzinie 4 już będę wolna, bo to w ogóle było rano o 9 i o 4 wrócę tam z powrotem do tego Aldika i poproszę sobie menadżera i temu menadżerowi wszystko powiem, jaka sytuacja zaistniała. Wróciłam tam o 16. Poprosiłam tego menadżera, menadżer w ogóle mnie potraktował też z takim głupim śmiechem i chciał mi pokazać, jak to on się nauczył dwa słowa po polsku i mówi do mnie: dzień dobry. Ja mówię: panie, mów pan po holendersku, bo niech mi się pan tu nie chwali swoją polszczyzną. Ja przyszłam tutaj rozwiązać problem, a nie przyszłam z panem sobie tutaj żartować. No i ja w ogóle mu to wszystko powiedziałam i on do mnie powiedział: tak, pani się ma nie denerwować, bo to są takie zasady. My tutaj takie nowe zasady wprowadziliśmy w tym Aldiku. I ja mówię, to jeżeli okej, kontrolowaliście mnie, to dlaczego przede mną i za mną te osoby nie były skontrolowane? No i on tam zaczął głupio też gadać, że w ogóle mi się nie chciało słuchać tego, co on mówi. I naprawdę, jak mieszkam tutaj tyle lat w Holandii, pierwszy raz mi się takie coś przydarzyło. I dla mnie to była dyskryminacja. I na upartego ja mogłam naprawdę wezwać policję i żeby policja przyjechała i naprawdę opowiedzieć wszystko to policji. No bo niestety, ale wydaje mi się, że przeważnie w tych Aldikach
tu w Bodyhrafen, bo tutaj mieszka bardzo dużo Polaków. Kontrolowani są przeważnie Polacy i ona jeszcze w ogóle usłyszała mój akcent, bo ja mówię po holendersku, ale mój akcent naturalnie jest inny i ona zaczyna, ta kasjerka, ze mną mówić po angielsku. Ja mówię, ja nie rozumiem po angielsku, proszę ze mną mówić po holendersku. No i ona tam zaczęła znów po holendersku ze mną rozmawiać, a wiem, że w Bodyhrafen mieszkają Polacy, którzy nie znają holenderskiego, którzy nie znają angielskiego i przy takiej kontroli przy kasie, no mogą też mieć takie same problemy jak i ja, zdenerwować się. Tylko, że ja umiem po holendersku i ja powiedziałam, że ja tego nie podaruję. No ale nawet wracając do tego menadżera, ja w ogóle nic nie załatwiłam tam. On mnie pożegnał z kwitkiem, ja już powiedziałam, okej, ja już żadnej policji nie będę wzywała. Ale ja mu powiedziałam, ja jestem w tym zasranym Aldiku ostatni raz. Ja już tu w ogóle do tego sklepu nie wrócę. Są inne supermarkety, do których lepiej iść i człowiek jest szanowany i oni w ogóle nie mają respektu do ludzi. No i niestety, bardzo mnie zdenerwowali i miałam tak okropny czwartek, że wieczorem miałam taką głowę. W ogóle nie mogłam usnąć z tego wszystkiego. Tak się przejęłam tym wszystkim. No ale okej, ja już tam do tego sklepu nie wrócę i dzisiaj też byłam, bo zawsze przeważnie w sobotę, ale to jest w innym mieście, jedziemy do Action na zakupy i dzisiaj sytuacja jest taka, że ja wchodzę i alarm pipczy, włącza się alarm, ale czasami mam tak, bo moje buty są może źle, ten alarm jest zdjęty i ja mam w torebce bardzo dużo pomadek i kiedyś tak było, że kasjerka mi też posprawdzała pomadki i ona mi to odblokowała. To tak mówi, ja zrobię dla pani tak, żeby pani się ten alarm w sklepach nie włączał. No ale ja mam znów jakieś tam nowe pomadki i może te pomadki też włącza się po prostu alarm. Ale ja przeszłam, bo ja zaczęłam robić w tym Action zakupy, przeszłam i my później już płacimy rachunek i ja przechodzę znów przez tą bramkę, tam gdzie alarm się włącza i znów mi się włączył ten alarm. A ten chłopak mówi na kasie, nie, nie, niech pani idzie sobie, bo to bardzo często się włącza ten alarm i też mnie mogli skontrolować i powiedzieć, proszę otworzyć torebkę i my chcemy zrobić kontrolę. No ale potraktowali mnie normalnie. Ja wiem, że oni muszą kontrolować, ale do cholery kontrolujcie normalny, nie kontrolujcie takich normalnych ludzi, tylko zwracajcie uwagę na złodziei, a nie żeby oni normalnych ludzi tak poniżali. Okej, kończę ten temat. Już moja pizza jest prawie zrobiona. Teraz włączę sobie piekarnik i zaraz idę ubierać z Oliwią choinkę. Także będziecie też mieli nagrane, jak ubieramy choineczkę. Na razie, pa!
Kochani, moja choinka już jest ubrana. Ja bym się chciała z Wami pożegnać. U mnie już fajny klimat świąteczny. Zapraszam Was do następnego filmiku za tydzień. Buziaczki. Pa!